Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają. A w dzisiejszym odcinku, jako że mamy czwartek, no to porównanie bucików. Jako że we wtorek była recenzja Kawajów dwójek, to czas na porównanie ich z ich poprzednikami, czyli Kawajami jedynkami. I pamiętajcie, subować, lajkować i lecimy z tematem. Dobra, pierwsza kategoria to jak zawsze cena do sztosa. Powiem tak, w obu cenach jest chora. Po prostu jest głupia. Tak nie powinno być. To są za wysokie ceny na buty i jestem obrażony na New Balance. Cena ich jest za wysoka. W ogóle uważam, że buty powyżej 650 zł to już za dużo. Chociaż przy tej inflacji to za 650 zł zaraz będziemy kupować chleb, więc co ja mówię. A co powiemy o sztosach? No tak, tutaj uważam to za genialny sztosik. Naprawdę jest to super CW. Dodatkowo to może takie w kolorach Raptors, nawet spoko. I te Jelly Belly, to się tak nazywa? Chyba tak, to jeszcze było ok. Ale żadno takiego się nie mówi wow. A tutaj mamy to z dolarami, które jest naprawdę dowalone. No mega mi się. Tu też mieliśmy to samo CW, bo to było, też było to z dolarami, ale ono było takie mech. Takie mech. A tutaj naprawdę fajnie to wygląda. Może, mimo że tutaj bardziej podoba mi się bryła, to jednak tutaj to CW siedzi lepiej. Więc tutaj CW lepsze, ale no niestety przez to, że ten but jest dużo dłużej, to tutaj są dużo lepsze promki i zdecydowanie jeśli chodzi o cenę do sztosa, to tutaj muszę dać punkt, bo no da się je kupić naprawdę tanio, tych nie za bardzo, więc mamy już 1 do 0. Kolejną kategorią będzie oczywiście trakcja. Jeśli chodzi o traction, no tu zupełnie różne podejścia do trakcji. O, ubrudziła mi się niestety. No dobra, tutaj trakcja, co by nie powiedzieć, klei dobrze. Ale może przez to, że mam z gumą transparentną, ale mam 2 CW, no i w obu niestety mam gumę transparentną, zdarzały się leciutkie poślizgi. Nie powiem, że nie, bo się zdarzały. Bardziej na dużo brudniejszych halach. W tym CW chyba nie grałem na dworze. Na pewno w tym drugim grałem na outdoorze i to dość sporo, bo grałem w nich w zeszłym sezonie kilka meczy ligi letniej z NBA, bo były białe i mi fitowały do stroju, więc w nich grałem. I no, czasami potrafiły złapać poślizg. Tutaj kurna nic, tu naprawdę fajnie klei. Kurczę, to jest plus New Balance. On z każdym butem nowym się rozwija, jest lepszy niż poprzedni. New Omiswan, potem Kawaje, Twoeye i teraz to. No naprawdę oni się rozwijają, widać, że wyciągają wnioski, analizują i jest lepiej. Zobaczymy jak Twoeye dwójki, bo podobno to jest jeszcze większy sztos, no ale tego jeszcze nie ma. Więc punkt muszę dać tutaj i mamy już 1 do 1. Kolejną kategorią jest amortyzacja. Mamy to co w poprzedniej kategorii, czyli tu jest ok, jest spoko, nie mam się do czego doczepić. Tu jest już trochę bardziej miękko niż w Omiswanach, ale gorzej niż w Twoeyach i gorzej niż w tych. Tutaj to samo, ta amortyzacja już jest rozwinięta bardziej, poprawione chyba są błędy poprzednika, jest naprawdę gicior, więc no ponownie jest, to jest sam kazus co przy poprzedniej kategorii, czyli przy trakcji. I daję punkcik tutaj, mam już 2 do 1. Kolejną kategorią będzie wygoda. Jeśli chodzi o wygodę, to te buty na początku w szczególności tutaj na śródstopiu są dość sztywne i trzeba kilku gier, żeby je rozbić i żeby one się dopasowały do stopy. Wtedy jest gicior. Ale przy wysokim podbiciu, jeśli ktoś ma tak jak no ja mam niestety wysokie odbicie, to no, nie jest to najprzyjemniejszy moment te rozbijanie. To jest tak 1-2 gry i już jest dopasowane, ale jednak rozbić to trzeba. Tutaj zakładasz jest niebo. Niebo w gębie, jak to mówił Wiesław Wszywka. No niestety już go z nami nie ma. Ale naprawdę jest zacnie, zacnie, bardzo wygodne buty, czego nie spodziewałem się, kiedy miałem je w dłoniach, tylko na first impression myślałem, że będą takie mech, a wygoda jest naprawdę... Dobra, i punkt musimy gdzieś dać, więc dajemy tutaj, mamy już 3 do 1, Kawaje dwójki już wygrały, ale mamy jeszcze ostatnią kategorię, czyli ochronę rozklekotanych stawów. I tak, mamy tu lepszą trakcję, lepszą amortyzację, but jest wygodniejszy, ale tu mamy coś, co ja uważam, że w ochronie stawów jest najważniejsze. Nie tam szerokość podeszwy, nie trakcja, chyba że trakcja jest dramatycznie słaba, no to wtedy oczywiście, ale na takim przeciętnym poziomie, to tutaj najważniejszy jest lockdown stopy. A lockdown stopy w tym bucie, skoro wiecie, na początku jest niewygodny, trzeba się od stopy rozbić, jest zacny. Naprawdę lockdown stopy jest super. Dodatkowo tutaj kołnierz też fajnie ściska i naprawdę tą stopę wam zamyka, naprawdę po kozaku. Ja jestem mega fanem tych bucików, więc ode mnie duży plusik. Tutaj no jest jedyny minus tych butów, to co mówiłem w recenzji, brakuje trochę lockdownu stopy i no niestety, no nie mogę dać punktu dla buta, który ma za słaby lockdown stopy dla mnie. Ja nie czuję się w nich, że mi się skręci kostka czy coś. Po prostu tu jest dowalony lockdown stopy, naprawdę, więc z nimi ciężko wygrać. Gdyby walczyły z innymi, które mają taki przeciętny lockdown stopy, to przez fajną trakcję, amortyzację i dość wysoką cholewkę pewnie by wygrały. No ale tutaj nie ma rywalizacji i jest już 3-2 wygrały Kawaje dwójki. Teraz kilka słów podsumowania. Ogólnie uważam, że Kawaje dwójki są zdecydowanie lepszym butem. Poprawili wszystko poza lockdownem stopy, ale to może plus, bo tutaj no, nie był to wygodny but, na pewno nie dla osób z wysokim podbiciem, z szeroką stopą też tak mech, ale naprawdę giga propsik, widać, że się rozwijają. 3-2 prawdopodobnie byłoby 4-1, jak tylko te wpadną na promki, bo no sorry, są też ładniejsze w mojej opinii, ale to wiecie, ta pierwsza kategoria ceny do sztosa jest dość subiektywna, ponieważ no wizualność buta, no to sorry, ja oceniam po swojemu, a ceny, no ceny nie oszukasz. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w następnym odcinku. Nara!